Możemy powoli zaczynać. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paulina Sobiesiak-Pęszko i chciałabym powitać wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu, które jest poświęcone transformacji energetycznej w samorządach lokalnych. Ostatnie lata zawirowania w sektorze energetycznym no, silnie odcisnęły się na samorządach, chociaż tak naprawdę mamy poczucie, że niespecjalnie się temu w Polsce poświęca uwagę. W tamtym roku, w 2023 roku, w Instytucie przeprowadziliśmy badania, w których pokazywaliśmy, co zadziało się w samorządach lokalnych po wybuchu kryzysu energetycznego. I zobaczyliśmy w tych badaniach, że samorządy rzeczywiście doświadczone pandemią, wysoką inflacją, utratą części dochodów z powodu zmian podatkowych, które miały miejsce, obciążone nowymi zadaniami, także wynikającymi z kryzysu energetycznego, no z taką dużą niepewnością patrzyły w przyszłość. Samorządowcy mówili nam o obawach związanych z zapaścią finansową, o pogorszeniu jakości życia mieszkańców. No i pojawiały się też takie bardziej fundamentalne pytania o to, jak w kontekście i transformacji, i kosztów, i sytuacji geopolitycznej na świecie zacząć myśleć o własnym rozwoju, o budowaniu odporności samorządów różnej wielkości na wstrząsy i kryzysy. Te wyniki badań możecie Państwo znaleźć w raporcie Kryzys energetyczny w Polsce lokalnej. Zachęcamy do tego, ale dzisiaj jesteśmy już półtora roku po naszych badaniach. Rzeczywistość jest trochę inna. Po wyborach październikowych z ubiegłego roku mamy nowy rząd. Wiosną miały miejsce wybory samorządowe, także w wielu z nich mamy też nowych liderów i liderki. Rusza nowa pula funduszy na transformację energetyczną. Mamy nowy program osłon przed podwyżkami cen energii, w ramach którego też samorządy mają kolejne nowe zadania. I chcielibyśmy dzisiaj właśnie w gronie samorządowców porozmawiać o tym, jak Państwo widzicie wyzwania związane z transformacją energetyczną na najbliższą kadencję, ale też ważna jest ta perspektywa szersza w ogóle najbliższych dekad. Będziemy chcieli rozmawiać o planach, priorytetach, o potrzebach samorządów, ale też mieszkańców, bo na wszystkich nas wpływa obecna sytuacja i wszyscy jakoś w tej transformacji będziemy się musieli odnaleźć. Chcę powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie, ta debata z Państwem jest takim pierwszym spotkaniem z cyklu, który będziemy organizowali w Instytucie Spraw Publicznych razem z KUPTECH Hubem i będzie poświęcony właśnie transformacji energetycznej. W październiku będziemy organizować warsztaty i dyskusje w gronie różnych interesariuszy, przedstawicieli samorządów, organizacji właśnie w wybranych obszarach związanych z energetyką, a potem byśmy chcieli zorganizować pod koniec roku spotkanie z politykami, żeby pokazać im zebrane w toku tych kilku spotkań i dzisiejszego i tych następnych Państwa postulaty, priorytety, ważne kwestie. Spotkanie dzisiejsze poprowadzi Bartłomiej Kupiec z KUPTECH Hubu, a udział w nim wezmą pani Elżbieta Gralec, zastępczyni prezydenta Starachowic. Dzień dobry, witamy. Pan Waldemar Kamiński, radny dzielnicy Białołęka. Dzień dobry. Pan Damian Kołakowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pani Beata Kubica z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz, pan Mirosław Radecki, wiceprezes spółki OPEC Grudziądz. Witamy. Dzień dobry. Nasze spotkanie potrwa 2 godziny. Przewidujemy też część na dyskusję z Państwem, także zapraszamy do udziału, do aktywnego udziału w tej rozmowie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Bartłomiejowi. Dziękuję Paulina za oddanie głosu. Chciałbym serdecznie Państwa powitać na pierwszej z naszych dyskusji, debat odnośnie roli samorządów terytorialnych w transformacji energetycznej. Chciałbym jeszcze raz podziękować naszym panelistkom i panelistom za udział w debacie.
Oraz Państwu za chęć spędzenia z nami tego poranka. I nie przedłużając, przejdziemy już do debaty. Pierwsze pytanie chciałem skierować do pana Waldemara Kamińskiego i moje pierwsze pytanie dotyczy roli, jaką odgrywa samorząd gminny w transformacji energetycznej. Czy to może on być aktywnym aktorem, czy tylko na przykład biernym planistą? Prosiłbym właśnie o odniesienie Wydawałoby się. się, że dosyć rutynowe pytanie, szczególnie na początku, no ale jako, że zaczynamy i trzeba troszkę nadać temu jakiś charakter, to proponowałbym nie usztywniać się, a lekko rozluźnić. Usłyszałem ostatnio taką uwagę w odniesieniu akurat do innego zagadnienia, że skala inwestycji, skala tego, co robimy, zupełnie nie odpowiada skali dyskusji na ten temat. I to się do transformacji energetycznej też to porównanie się nadaje. Gdzieś rozpięci na tej skali pomiędzy tym, co konieczne, czego zdajemy sobie sprawę, że jest konieczne, a tym, co robimy, jest ogromna przestrzeń. Odnosząc to, ostatnio wszyscy chyba widzieliśmy te zdjęcia, filmy z wyschniętej, prawie zupełnie wyschniętej Wisły. Nawiązanie do Wisły zupełnie nie jest takie nie a propos, ponieważ największa elektrociepłownia w Warszawie, gigantyczna elektrociepłownia Siekierki jest chłodzona wodą z Wisły, więc możemy sobie od razu to przełożyć na potrzeby transformacji energetycznej. Więc gdybym miał popatrzeć na tę Wisłę, o której rozmawiamy, i rozciągnąć taką cięciwę pomiędzy tym, co wiemy, że trzeba zrobić, a tym, co realnie zrobimy, to my tak naprawdę jesteśmy na etapie bardziej modłów o deszcz niż na etapie renaturalizacji tej przestrzeni rzek zasilających Wisłę. W realnych działaniach jesteśmy nie jako akademicy, tylko jako samorządowcy. Trzymając się tego porównania do tej przestrzeni pomiędzy tym, co konieczne, a tym, co realnie robimy, to w tym po środku są dwie rzeczy. To jest budżet, którym dysponujemy, no i to jest mentalność i polityka. Tak? Nasze spotkania, takie jak to, służą przepracowaniu takiemu intelektualnemu, ale częścią odpowiedzi na pytanie, co możemy robić, jest budżet. To jest ta część taka twarda tej odpowiedzi i na to my nie mamy w zasadzie odpowiedzi. To muszą być, nie mamy wpływu, to muszą być zmiany systemowe, które muszą nastąpić, bo żadne modły o deszcz nie zastąpią pieniędzy, którymi musimy dysponować, żeby realnie działać. Jesteśmy w sytuacji takiej zupełnie niezwykłej, chyba pierwsze pokolenie, które ma świadomość, że zmiany klimatyczne oraz zmiany demograficzne to są dwa zjawiska, które tak zmienią naszą rzeczywistość, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić i w zasadzie nie jesteśmy w stanie realnie odpowiedzieć skali życia jednego pokolenia. No i pytanie, tak? Pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrobić inaczej niż siłą energii miast? Miasta zawsze były tymi miejscami, gdzie się tworzą rewolucje intelektualne, i tymi miejscami, które są w stanie udźwignąć wielkie procesy społeczne i wielkie procesy ekonomiczne. To już zmierzając ku temu prostej niby odpowiedzi na pana pytanie, oczywiście tylko miasta są w stanie udźwignąć te procesy, ale tylko miasta wyposażone w możliwości, czyli środki. Nie da się od tego uciec, tak? Czy jest jedna ścieżka postępowania, jak to powinno wyglądać? Albo inaczej, może po kolei. No, mi się wydaje, że jesteśmy w tej chwili na etapie korzystania z takich prostych rezerw i realizacji prostych przedsięwzięć, typu Warszawa jest bardzo dumna w tej chwili i słusznie z ogromnego programu wymiany opraw oświetleniowych.
coś, co koniecznie trzeba zrobić, coś, co realnie robimy, coś, co jest ogromnym przedsięwzięciem, które da ogromne oszczędności. Ale wyobraźmy sobie, jakie to jest ziarenko w skali tego całego przedsięwzięcia, które musimy wykonać. I w związku z tym jesteśmy naprawdę na początku tego procesu. Takich rzeczy ogólnych powiem jeszcze, że to wcale dla mnie nie jest oczywiste, jak ten proces będzie wyglądał. To w dużej mierze zależy od tego, jakie jako państwo przyjmiemy model rozwoju energetyki. Jeżeli pójdziemy w oparciu się na energetyce atomowej, to jest zupełnie inny model, który spowoduje zupełnie inne możliwości takich rozwoju energetyki prosumenckiej. Bo nie oszukujmy się, tego nie da się połączyć. Tak? Ktoś musi być wyłączany w godzinach, gdy mamy nadmiar energii, i to nie będą to nie będą elektrownie atomowe. Tak? Nie chciałbym przedłużać. Odpowiedź musi być, nie ma innej odpowiedzi na tak zadane pytanie, to muszą, tak jak każdy wielki proces, muszą to udźwignąć miasta. Jesteśmy zdecydowanie na samym początku, bliżej dyskusji niż realnego przystąpienia do udźwignięcia tego procesu. No i nie jest pewne, jak to się potoczy, moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Transformacja energetyczna to nie jest tylko Warszawa, Kraków, to nie są tylko duże miasta, to są również mniejsze miejscowości. I tutaj właśnie chciałbym kolejne pytanie skierować do pana Mirosława Radeckiego odnośnie jakie działania na poziomie lokalnym Grudziądz podejmuje, aby zmniejszyć swoją zależność od konwencjonalnych źródeł energii oraz jak właśnie Grudziądz planuje swoją transformację energetyczną. Panie Mirosławie, pana nie słychać, proszę włączyć mikrofon. Dzień dobry jeszcze raz. Otóż Grudziądz, miasto między 90 a 100 tysięcy mieszkańców. Wydaje nam się, że możemy jako tego typu miasta bardzo mocno włączyć się, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Powiem tak, ja akurat jestem przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego. Produkujemy ciepło i energię elektryczną. Jesteśmy w 100% spółką miejską i powiem jedno, że jedną z najistotniejszych rzeczy, która powoduje, że można coś robić, to jest po prostu nieprzeszkadzanie. Czyli proszę samorządowców, żeby kibicowali, ewentualnie oczywiście ukierunkowali pewne działania zarządów tego typu spółek, ale w gruncie rzeczy, żeby też nie przeszkadzali. To tak ogólnie taki apel, jeżeli chodzi o innych. Jeżeli chodzi o Grudziądz, my właściwie poszliśmy, ja powiem o tym, co zrobiliśmy, bo tutaj przedmówca mówi raczej o perspektywie, włącza gdzieś elektrownie jądrowe, które, no, powiedzmy szczerze, to jest dość daleka przyszłość, myślą. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to wprowadziliśmy już kilkanaście lat temu dość mocno OZE, jeżeli chodzi o Grudziądz. Znaczy dość mocno, ale można powiedzieć na stałym poziomie. W tej chwili chcemy zrobić drugi krok. Od 16 lat spalamy słomę, to znaczy spalamy pelety ze słomy. Udział praktycznie, jeżeli chodzi o tę biomasę i OZE, to jest poziom 23-25%, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej i ciepła. Natomiast w tej chwili wykonujemy działania strategiczne, jeżeli chodzi o lata 2025-30, czyli budujemy strategię na ten okres. No i tam wpisują się następne tematy OZE, które mają spowodować chociażby znaczy kocioł na słomę, ale luźną, to jest gdzieś koło, no prawie 15 MW. Spowoduje to, że już w przyszłym roku będziemy mieli udział OZE na poziomie między 45 a 50%. No i wydaje się, że jak patrzymy na budowę naszej strategii, to będziemy w stanie w granicach 70-80% w roku 30 tego OZE mieć. Oczywiście oprócz biomasy należy tutaj uwzględnić jeszcze inne rzeczy, no bo dzisiaj oprócz biomasy spalamy biogaz, mamy fotowoltaikę, czyli taką, można powiedzieć, drobną dywersyfikację. Biogaz z oczyszczalni ścieków to jest około 2 MW.
kocioł na biogaz od naszego partnera przemysłowego. Dlatego, że jako firma, jako OPEC, właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o grzewnictwo, to jest poziom w naszych przychodach około 50%, a drugie 50% to jest przemysł. To jest papiernia, która bierze to ciepło i współpracuje z nami, jeżeli chodzi o chociażby dostarczanie biogazu ze swojej oczyszczalni, a my ten biogaz spalamy i produkujemy dla nich parę. Co będziemy jeszcze robić? Oprócz tego kotła, który kończymy, właściwie to będzie pierwszy kocioł na słomę luźną w Polsce, który będziemy gdzieś, myślę, za półtora miesiąca uruchamiać. W dalszym kroku no, będzie prawdopodobnie potrzebne, widzimy jak budujemy tę strategię, no, będzie ona prawdopodobnie ukończona w ciągu miesiąca, dwóch, ale widać już co powinniśmy zrobić. No to będzie budowa drugiego takiego kotła, jeżeli chodzi o słomę, ewentualnie ITPO. Tutaj wystąpiliśmy o decyzję środowiskową i no to może później może coś na ten temat powiem, ale rzeczywiście jest to droga przez mękę, jeżeli chodzi o właśnie sprawy dotyczące różnego typu pozwoleń i decyzji, jeżeli chodzi o tego typu instalacje. Do tego planujemy w granicach instalacje solarne od 14 do 40 MW w obrębie elektrociepłowni, budowę kotła elektrodowego, fotowoltaikę z pompami ciepła. I to ma spowodować, że będziemy mogli rozbudowywać miejski system ciepłowniczy, efektywny miejski system ciepłowniczy. No i myślę, że też, no, też w jakiś sposób poprzez chociażby to, jak dzisiaj mamy ustawione ceny za ciepło, w sumie jedne z najniższych cen w Polsce, jeżeli chodzi o ciepło, no to wydaje się, że no to powinno służyć, że jednak tych klientów powinno przyrastać, a co za tym idzie, zmniejszymy też niską emisję, czyli tych kotłów lokalnych, które ludzie mają w swoich domkach, bo po prostu będą chcieli się podłączać do miejskiego systemu ciepłowniczego. Dziękuję. Dziękuję Panie Mirosławie. To ja może od razu bym zapytał właśnie o te procedury administracyjne, właśnie o tę, jak to Pan ujął, drogę przez mękę. Mógłby Pan nam więcej właśnie na ten temat powiedzieć? Znaczy, no mogę powiedzieć, otóż od już kilku lat myślimy o tym, żeby właśnie na bazie gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego że inna spółka miejska wytwarza RDF z odpadów miejskich. Chcieliśmy zbudować kocioł, który mógłby te odpady spalać. No wystąpiliśmy o decyzję środowiskową. No nie ukrywam, tu nie będę z imienia mówił i z nazwy firm, które jakby przeszkadzają ekologicznych w tego typu skutecznie, w miarę skutecznie w tego typu przedsięwzięciach, doszukując się, tak powiem, no wszystkiego, żeby to jednak ten proces przedłużyć. To jest jakby jedna sprawa, czyli sprawa długiego uzyskiwania decyzji środowiskowej, ale ze względu na protesty, które są i to nie ludności, bo akurat wydaje mi się, że w przypadku Grudziądza jest duże zainteresowanie właśnie mieszkańców, żeby jakby szerzej otworzyć tę gospodarkę obiegu zamkniętego i żeby to zrealizować, bo to powinno zminimalizować i koszty samych odpadów, czyli śmieci, jak i również ciepła. Natomiast no, są właśnie instytucje, które skutecznie pomagają, żeby po prostu to no, w jakiś sposób zaprzepaszczać w sumie na wiele lat. Jesteśmy w procesie jakby podnoszenia drugi raz decyzji środowiskowej. Chcemy to zrobić, ale tu trzeba sobie powiedzieć jasno, że warunki, jeżeli chodzi o ITPO, bardzo się zmieniły. No to może trochę jakby wyprzedzę dyskusję, bo miało być mówione, co robimy. No tak, no poniekąd to robimy, ale chcę powiedzieć, że ciężko jest pewne rzeczy zrobić, bo jeżeli na przykład popatrzymy na instalację ITPO, gdzie jeszcze do grudnia ubiegłego roku dofinansowanie miało być na poziomie 50%, to od 1 stycznia zostało one poprzez GERW, poprzez transpozycję rozporządzenia Komisji Europejskiej przez tzw. BRRD II zmniejszone do 30%, czyli z 50 do 30 od 1 stycznia, a później poprzez wprowadzenie ekwiwalentu dotacji brutto, czyli tego, że to, co dostajemy w pożyczce tej preferencyjnej, musimy te korzyści, które mamy, musimy odliczyć, czy właściwie dodać do dotacji ze względu na różnicę między oprocentowaniem komercyjnym a tymi pożyczkami preferencyjnym, to właściwie wyszło, że z 50% mamy dotację rzędu 8%. I przy capexach, czyli nakładach, które
no, bardzo wzrosły w ostatnim czasie w wyniku chociażby tego, co tutaj pani przedmówczyni powiedziała, czyli wojny i w ogóle tego, co nas ostatnio spotkało, wzrosły. No to powoduje, że z jednej strony nakłady rosną dwukrotnie, a z drugiej strony mamy dotacje, które spadają też no, kilkukrotnie. No i to się zaczyna rozjeżdżać po prostu. Także no jest to coś, co blokuje, w sumie wydawało nam się dobry projekt. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Moje pytanie kolejne kieruję do pani Elżbiety Gralec i moje pytanie dotyczy efektywności energetycznej oraz inwestycji, jakie państwo prowadzą w mieście Starachowice. Tak jak właśnie było wspomniane, transformacja energetyczna to nie są tylko inwestycje w jednostki wytwórcze OZE, ale przede wszystkim również efektywność energetyczną. Właśnie tutaj chciałbym pani zapytać, jakie działania w zakresie efektywności energetycznej państwo prowadzą. Dzień dobry, dziękuję za przekazanie głosu. Tutaj ja może nawiążę do wypowiedzi pana prezesa spółki z Grudziądza. Starachowice od dawna już widziały problem, jaki pojawi się z potrzebą wsparcia z całego systemu transformacji energetycznej. Podjęliśmy wyzwanie budowy instalacji odzysku energii. I tutaj muszę panu przyznać rację, że faktycznie ten sprzeciw i społeczny, u nas w Starachowicach ten sprzeciw społeczny jednak jest duży, tak? Procedujemy tak naprawdę uzyskanie pozwolenia na budowę od 4 lat i powiem państwu, że po długich walkach, tak naprawdę po batalii, którą nasza spółka przeprowadziła, w końcu w tym tygodniu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i ta instalacja będzie budowana. Ona już pierwszy etap jej jest w jakimś tam zakresie zakończony. Natomiast no, mieliśmy, tak jak pan mówi, proceduralne sprzeciwy, protesty, tak, ciąganie nas tutaj po różnego rodzaju instytucjach. Natomiast no, szczęśliwie udało się nam to pozwolenie uzyskać i mam nadzieję, że ta instalacja powstanie. To jest, myślę, bardzo duży krok właśnie w kierunku transformacji energetycznej i tej energetyki systemowej, bo tutaj trzeba brać pod uwagę i dużą uwagę skupić właśnie na energetyce systemowej, tak? Bo punktowe, że tak powiem, załatwienie tematu i wsparcie gospodarstw indywidualnych to jest ciągle zbyt mało. Przynajmniej jeśli chodzi o miasta i o no, miasta średnie, tak? Starachowice są miastem średnim, mamy 45 tysięcy mieszkańców. Natomiast ilość przedsiębiorstw, które funkcjonują na naszym terenie, ilość spółdzielni mieszkaniowych, to jest bardzo duży, są bardzo, to jest bardzo duża ilość odbiorców i ich musimy włączyć do właśnie do tego ciepła systemowego i poprzez właśnie ciepło systemowe, poprzez energetykę systemową docierać do tych podmiotów. Co my zrobiliśmy jako Starachowice? To tak jak powiedziałam, instalacja odzysku energii, szczęśliwie to pozwolenie jest, będziemy działać, czyli to ciepło systemowe będzie coraz tańsze w Starachowicach. Teraz też jest przystępne cenowo w województwie i tutaj w powiecie jesteśmy konkurencyjni. Jeśli chodzi o zakup energii, na pewno grupy zakupowe i ten zakup energii w grupach zakupowych, to też jest dobry kierunek, czyli łączenie się w partnerstwa, występowanie w większych grupach i zakup tej energii w większych postępowaniach, to też jest na pewno dobry kierunek. Jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, praktycznie wszystkie jednostki nasze oświatowe, budynki użyteczności publicznej przeszły kompleksową termomodernizację, instalacje dotyczące czy fotowoltaika, czy pompy ciepła, no praktycznie większość obiektów posiada te instalacje. Oczywiście musimy brać pod uwagę to, że te parametry się nam ciągle zmieniają, tak? Czyli te budynki, które zostały termomodernizowane w poprzedniej perspektywie finansowej, w tej chwili, no, mówiąc szczerze, gdybyśmy chcieli tak naprawdę przeprowadzić audyty energetyczne, no one dalej, one by na ten moment nie spełniały norm, tak? Natomiast
gdzie ja tutaj poszukuję, też widzę jakiś problem, tak? Problemem na pewno są koszty kwalifikowane, uwzględniane w naborach i w, właśnie w dotacjach, które są udostępniane samorządom. Gro kosztów są to koszty niekwalifikowane i powiem Państwu tak, że my składając wniosek aplikacyjny na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej, tak naprawdę 1/3 kosztów to są koszty kwalifikowane, 2/3 są to koszty niekwalifikowane i zawsze samorząd staje przed dylematem, robić czy nie robić. I tutaj wydaje mi się, że też powinna być jakaś też elastyczność, jakieś tutaj takie bardziej podejście nakierunkowane na to, żeby te samorządy również wspierać w zakresie tych kosztów stricte niekwalifikowanych, czy to łączenie działań, czy to modernizacja obiektów użyteczności publicznej, mająca na celu też wsparcie tych działań termomodernizacyjnych, tak, czy efektywności energetycznej, jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, problem jest z kosztami niekwalifikowanymi, które stanowią dużą, stanowią no znaczną kwotę przy aplikowaniu o środki. Co więcej, w Starachowicach, powiem Państwu, wymieniliśmy praktycznie całe oświetlenie na terenie miasta z dofinansowaniem 85%. Bardzo fajny projekt, tutaj nam się naprawdę przełożył fajnie na utrzymanie miasta, na koszty bieżące, na zmniejszenie tych kosztów bieżących, czyli to jak najbardziej miasta powinny pójść w tym kierunku. Natomiast gdzie ja tutaj widzę jakąś jeszcze lukę, co moglibyśmy usprawnić? Na pewno stan techniczny instalacji energetycznej na terenie całego kraju to pozostawia wiele do życzenia. Na pewno ilość obwodów, które są włączone, obwody oświetleniowe na terenie miasta. Ilość tych obwodów utrudnia nam podłączenie ich do instalacji fotowoltaicznych, czyli też kompleksowa jakaś modernizacja tego oświetlenia ulicznego, która też uwzględniałaby wymianę kompleksową, tak, okablowania całej infrastruktury, nie kierowanie tylko środków na samo źródło oświetlenia, bo nawet powiem Państwu, że mamy w tej chwili ostatnie postępowanie przetargowe dotyczące wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta, akurat środki dedykowane z Polskiego Ładu i tam środki dotyczyły wyłącznie wymiany opraw oświetleniowych. Natomiast dużym problemem jest w ogóle słaby stan infrastruktury energetycznej na terenie miast. No, słupy, kable, okablowanie całe, które bardzo często jest prowadzone naziemnie, tak? Czyli tutaj też wypadałoby, żeby też podjąć jakieś kroki, żeby te dotacje, ten strumień pieniędzy, który płynie w tej chwili w nowej perspektywie, żeby on był troszeczkę bardziej taki liberalny i otwarty na kompleksowość całego przedsięwzięcia, czy termomodernizacyjnego, czy związanego w ogóle z energią. Także tutaj ja też widzę ten problem. Co więcej, tak jak Pan tutaj, prezes z Grudziądza powiedział, my wspieramy nasze spółki, jeśli chodzi o montaż wszelkiego rodzaju urządzeń dotyczących odnawialnych źródeł energii, czyli montaż fotowoltaiki na przepompowniach, w każdym miejscu, gdzie te urządzenia są potrzebne i wpływają nam na zmniejszenie kosztów. Czyli nie bójmy się zainwestować, tak? Każda inwestycja powoduje zmniejszenie kosztów bieżących, a o to wszystko chodzi i w przedsiębiorstwie, i w gminie, tak? Jeśli chodzi o Starachowice i o gminę, zarządzanie gminą i nasz pomysł na to, jak zmniejszyć koszty energii. Na pewno jest to budowa carportów wszędzie tam, gdzie mamy infrastrukturę turystyczną, czyli tam, gdzie są parkingi, tam, gdzie mamy gdzieś obiekty sportowe. W tej chwili my się przygotowujemy do tego, kompleksową dokumentację wykonujemy właśnie na carporty. Myślę, że to też jest dobry kierunek. Z jednej strony ochrona jakaś przed słońcem, tak w upalne dni, z drugiej strony też możliwość wykorzystania tej energii na rzecz no, czy pływalni miejskiej, która jest energochłonna, czy mamy zbiorniki, gdzie z zagospodarowaniem, gdzie faktycznie mamy łazienki, całe te infrastrukturę towarzyszącą, zużywającą energię, czyli tutaj też idziemy w kierunku zmniejszenia kosztów poprzez budowę tych instalacji służących no właśnie temu celowi.
No ja tyle, jeśli tutaj jeszcze będzie dyskusja, to pewnie będziemy rozmawiać na tematy związane ze zmniejszeniem kosztów w samorządach. Dziękuję. Dziękuję bardzo za bardzo wyczerpującą odpowiedź. Ja właśnie chciałbym dodać, że stan infrastruktury technicznej jest rzeczywiście wąskim gardłem transformacji energetycznej Polski. Według sprawozdań rocznych prezesa URE mamy tendencję wzrostową pod względem odmów przyłączeń instalacji OZE do sieci przez OSD. Więc rzeczywiście widzimy tutaj pewną właśnie pole do poprawy ze strony, no, może rządu, może właśnie samych OSD. Moje kolejne pytanie kieruję do pana Damiana Kołakowskiego z GZM-u. Śląsk, że to rzeczywiście jest takim oczkiem głowy transformacji energetycznej w Polsce, ze względu na to, że jest to bardzo uprzemysłowiony region i bardzo ważny dla naszej gospodarki. Ja chciałbym zapytać się, jakie wyzwania w Pana regionie napotkali Państwo w związku z transformacją energetyczną oraz co Państwo na razie, jakie kroki Państwo poczynili, aby tą transformację energetyczną przeprowadzić? Dzień dobry, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, ten skrót to jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jesteśmy jedyną metropolią ustawową w Polsce. Kiedyś wcześniej działał Górnośląski Związek Metropolitalny. W tej chwili jesteśmy organem administracji publicznej. Wprawdzie nie jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, bo wszystkie władze nie są wybierane w wyborach powszechnych, natomiast de facto politykę realizują samorządy, które są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Spośród samorządów powoływany jest pięcioosobowy zarząd, a delegatami 41 na zgromadzeniu GZM są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, prezydentki miast wchodzących w skład GZM. To tyle takiego skrótu, żebyście Państwo wiedzieli. To prawda, to co Pan Bartek powiedział. Jesteśmy bardzo uprzemysłowionym regionem i też z długoletnią tradycją eksploatacji górniczej i na Śląsku, i w Zagłębiu. W związku z powyższym te wyzwania związane z transformacją energetyczną odbijają się podwójnie, bo z jednej strony mamy branżę górniczą i okołogórniczą, która podlega procesom transformacji, ale z drugiej strony posiadamy również energochłonny przemysł, który musi mieć zapewniony dostęp do energii. Natomiast to, co my robimy w GZM-ie? My w GZM-ie na energię w ogóle patrzymy troszeczkę szerzej, tak? Bo energia to nie tylko, tak jak pan Bartek powiedział, źródła wytwórcze, ale również poprawa efektywności energetycznej, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach toczy się dyskusja, czy energię nie powinniśmy traktować jak wody, tak? Czyli podstawowe dobro, które jest należne każdemu mieszkańcowi. I tutaj podejmujemy szereg aktywności, również związanych na przykład z mobilnością, czyli poprawa efektywności energetycznej w zakresie mobilności i to nie tylko poprzez inwestowanie w zakup nowego taboru, czy to autobusy elektryczne, czy autobusy wodorowe, które w tej chwili kupujemy. Natomiast jeżeli chodzi o wąskie gardło, jakie jest obecnie w prowadzeniu autobusów wodorowych, no to są źródła wytwórcze wodoru. W Polsce mówimy głównie o szarym wodorze, czyli wyprodukowanym z gazu ziemnego. A póki co temat zielonego wodoru gdzieś się toczy, ale też wprowadzamy coś takiego jak metropolitalny rower, czyli największy system roweru w Polsce i trzeci system rowerowy w Polsce. Pan Bartek, mieliśmy przyjemność w sobotę uczestniczyć wspólnie z jednym z paneli w Dąbrowie Górniczej, więc żółto-czarne rowery są widoczne. Teraz przechodząc do transformacji energetycznej, my też łączymy transformację energetyczną z poprawą jakości powietrza. Nie wiem, jak u Państwa w samorządach wygląda sytuacja, natomiast śląskie i zagłębiowskie samorządy posiadają bardzo dużo substancji mieszkaniowej, która liczy blisko 100 lat. Czyli głównie opalane tak zwanymi kachlokami, czyli z jednej strony nasze samorządy prowadzą działania związane z modernizacją źródeł grzewczych i poprawą efektywności energetycznej. Tutaj Metropolia wspiera samorządy, choćby nawet realizując taki projekt jak Elena,
gdzie przygotowujemy kompleksową dokumentację modernizacyjną budynków wraz z wnioskami aplikacyjnymi o ośrodki, również tak, żeby gminy mogły aplikować bezpośrednio o środki. Pełna zgoda, co powiedziała pani prezydent Elżbieta Gralec. Niestety z racji tego, że te zasoby są bardzo stare, wymagają znaczących nakładów finansowych i często to dofinansowanie, które jest dedykowane tylko i wyłącznie na rzecz poprawy efektywności energetycznej, pokrywa może w 20, może w 30% rzeczywiste koszty modernizacji. Jeżeli tutaj możemy zaapelować o jakieś wsparcie, to przydałoby się takie wsparcie ze środków uzupełniających, czyli na przykład pozyskują samorządy grant ze środków unijnych i mogą starać się o dodatkowy grant uzupełniający, który by wsparł ich w modernizacji ich zasobów, na przykład ze środków centralnych. To by bardzo pomogło samorządom prowadzić równolegle inne polityki, bo musimy pamiętać, że samorząd to nie tylko efektywność energetyczna, nie tylko zarządzanie energią, ale szereg innych zadań, które muszą realizować. Oczywiście wspieramy też w zakresie źródeł wytwórczych gminy poprzez pomoc w zakładaniu spółdzielni energetycznych. W tym roku planujemy aktualizację takiej koncepcji rozwoju OZE jako elementu samowystarczalności gmin. Planujemy przygotować wspólnie z gminami Wyry, Ożarowice, Psary, Zbrosławice i Siebierz wszystkie niezbędne dokumenty, tak żeby te gminy mogły założyć spółdzielnię energetyczną. Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, to też zakładaliśmy grupy zakupowe dla zakupu energii, zakupu gazu. To są największe albo jedne z największych grup zakupowych w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o energię elektryczną. Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej i też o tym traktowaniu energii jako dobro, to nie możemy zapominać też o ubóstwie energetycznym. Z tym w Polsce jest duży problem. Bardzo trudno jest dotrzeć do osób ubogich energetycznie. Między innymi jako Metropolia realizujemy taki projekt Stop Smog wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam niestety było bardzo niskie dofinansowanie, więc Metropolia postanowiła wesprzeć gminy, które wykładają swoje środki również dotacjami ze swojego budżetu. Z tego co wiem, to jest procedowana zmiana ustawy i bardzo dobrze, bo te 53 tysiące złotych było niewystarczające na przeprowadzenie jakichkolwiek działań modernizacyjnych w domkach jednorodzinnych, a musimy wiedzieć, że domki jednorodzinne tak samo są przyczyną niskiej emisji, jak i zasoby często wielorodzinne w miastach. To jest kolejny element. Kolejnym elementem tego szerszego spojrzenia na energię to jest adaptacja do zmian klimatu i gospodarka obiegu zamkniętego. Ja się cieszę, że tutaj pan Mirosław, pani Elżbieta działają. Widać też ten nurt odpadowy, który gdzieś się tam zarysował. Metropolia też stara się wybudować instalacje termiczne do przekształcenia odpadów komunalnych. Również mamy pewne problemy, natomiast my póki co borykamy się z problemami ustawowymi, gdzie w 2017 roku została przyjęta ustawa o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Natomiast ustawodawca pomimo założeń i oczekiwań samorządów nie wpisał metropolitalnej gospodarki odpadami powstałymi z przetworzenia odpadów komunalnych jako zadania własnego Metropolii. Dążymy tutaj do zmiany w tym zakresie ustawy, tak żeby Metropolia mogła wybudować też taką instalację. Natomiast też, żebyście Państwo widzieli, instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, one nie stanowi panaceum na transformację energetyczną. To jest to, o czym my zawsze mówimy. Samorządy borykają się z brakiem środków. Jeżeli samorządy borykają się z brakiem środków, to muszą niestety jednymi pieniędzmi załatwiać kilka tematów. I tu taka instalacja jest tego świetnym przykładem. Z jednej strony ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że w 2035 roku trzeba ograniczyć masę odpadów poddawanych składowaniu do 10%, czyli coś z tymi odpadami musimy robić, a póki co mamy taki system gospodarki, bo nie chciałbym schodzić na temat gospodarki odpadami, bo o nim też pewnie moglibyśmy rozmawiać co najmniej 3 godziny. Natomiast mamy taki system, w którym nie wszystko da się poddać recyklingowi, więc jeżeli ktoś twierdzi, że instalacja zabija recykling, to nie jest prawdą.
Instalacja stanowi uzupełnienie i domknięcie takiego systemu i ma zagospodarowywać odpady kaloryczne, których nie można poddać recyklingowi. Ale idąc dalej, przykładem mogą być biogazownie, biometanownie na odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Kolejny element gospodarki obiegu zamkniętego, który możemy wpleść w efektywność energetyczną. My w tej chwili przygotowujemy taki projekt związany z pozyskaniem biometanu. Czyli z jednej strony mamy odpady kuchenne. Ci z Państwa, którzy pracują w samorządzie, zajmują się częściowo gospodarką odpadami, najlepiej wiedzą, jaki jest poziom selektywnego zbierania takich odpadów w zabudowie wielorodzinnej, no na bardzo niskim poziomie. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, natomiast zwiększając poziom zbiórki takiego odpadu, możemy wybudować biogazownię. W ramach biogazowni możemy mieć biometanownię. Z biometanowni możemy zatłaczać gaz do sieci albo wykorzystywać w transporcie publicznym. W metropolii jest trochę autobusów na CNG, zużywają około 700 tysięcy metrów sześciennych, czyli zamiast kupować paliwo na zewnątrz, możemy sobie je spróbować sami wyprodukować dzięki naszym mieszkańcom. I trzeci bardzo ważny element to poprawa jakości powietrza, czyli poprzez modernizację naszych zasobów komunalnych, ale ogólnie zasobów, które znajdują się na Śląsku, możemy poprawić jakość powietrza. Pamiętajmy, że około 40-50 tysięcy zgonów w Polsce jest spowodowanych niestety przez złą jakość powietrza. Jeżeli my spowodujemy, że będzie lepsza jakość powietrza, automatycznie będziemy też mniej wydawali pieniędzy na ochronę zdrowia. Na koniec tylko powiem, że Metropolia utworzyła taki Fundusz Odporności, w ramach którego dotujemy gminy. Ten Fundusz Odporności to jest 100 milionów złotych na różne przedsięwzięcia związane z zrównoważonym rozwojem, ale również z poprawą efektywności energetycznej. Pewnie będzie można powiedzieć o kolejnych rzeczach przy kolejnych pytaniach bądź dyskusji. Na tyle. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Tak jak widzimy, transformacja energetyczna to nie są tylko jednostki wytwórcze, ale to jest cały komplementarny proces i GSM rzeczywiście tutaj podejmuje szereg działań w tym zakresie. My w tym czasie pozostajemy na południu Polski i chciałbym następne pytanie skierować do pani Beaty Kubicej o właśnie działania, jakie województwo opolskie podejmuje, aby wesprzeć małe i średnie gminy w procesie transformacji energetycznej. Oraz prosiłbym powiedzieć parę słów o tym, czym tak naprawdę Urząd Marszałkowski się zajmuje. Wydaje mi się, że to jest właśnie instytucja, która jest często pomijana w debacie publicznej, czym właśnie ona się zajmuje, czym tak naprawdę ten Urząd Marszałkowski jest. Pani Beato, nie słychać pani. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tej debacie. Myślę, że moi przedmówcy doskonale zdają sobie sprawę, czym są urzędy marszałkowskie, bo myślę, że część z tych przedsięwzięć, o których mówili, były finansowane z Regionalnego Funduszu Rozwoju dla tamtejszych województw. Myślę, że przynajmniej w części. Czym są urzędy marszałkowskie? Są głównie instytucjami, które zarządzają regionalnymi funduszami europejskimi. Jakie są plany, czy co planujemy w tej nowej perspektywie, jeśli chodzi o te fundusze europejskie, czyli fundusze dla Opolskiego? Środki, które są w dyspozycji naszego województwa opolskiego, to jest 966,5 miliona euro. To jest bardzo mało w skali innych regionów, dlatego, bo jesteśmy najmniejszym województwem z najmniejszą populacją, nie sięgającą nawet 900 tysięcy mieszkańców. Z tego 30% będzie przypadało na FS+, czyli na Europejski Fundusz Społeczny, a 70% to będą
fundusze infrastrukturalne. Z tego 1/3, blisko 1/3 będzie właśnie poświęcona różnym działaniom wokół transformacji energetycznej. Tutaj też Państwo wspominali wcześniej, na przykład działanie dotyczące zrównoważonego transportu miejskiego, tak? Czy działania dotyczące wspierania efektywności energetycznej instalacji OZE, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostałym, czyli bioróżnorodności i zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych. Ja powiem też o budżetach. Środki, które są dedykowane na tworzenie zrównoważonego transportu miejskiego. Ja mówię głównie teraz, dlatego odnoszę się do miast, bo tak naprawdę te postępujące zmiany klimatycznie głównie będą odczuwalne w miastach, tak? W związku z tym tutaj też będzie kierowana duża część środków, jeśli chodzi o zmianę jakby systemową w miastach. To jest 120,5 miliona euro w naszym województwie, a na oś priorytetową poświęconą czystej energii i ochronie zasobów środowiska opolskiego to jest 170 milionów euro, ale w całej perspektywie. W końcu po pewnym zastoju ruszają pierwsze projekty w Opolskim i one będą poświęcone, są poświęcone dwóm osiom priorytetowym, czyli wspomnianej przez Państwa poprawie efektywności energetycznej w województwie opolskim oraz instrumentach finansowych w obszarze środowiska. I teraz też, ja teraz chcę wytłumaczyć, bo też wcześniej, jak rozmawialiśmy przed tą debatą, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób są przekazywane pieniądze na wspieranie i rozwój OZE. One są przekazywane w taki sposób, że dotacje na przykład dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot oraz spółdzielni energetycznych są jakby, one są w budżecie naszego regionu, po czym w sposób projektowy są przekazywane przez instytucję pośredniczącą, jakim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie jakby dysponował, jeśli chodzi tymi środkami, jeśli chodzi o przekazywanie dotacji i pożyczek dla przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o wsparcie dla JST, które reprezentują Państwo osoby, które współuczestniczą w tej debacie, to już będzie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego i na przykład w tym roku na projekty tego typu jest przeznaczone w naszym województwie 45 milionów złotych. Z takich ciekawszych projektów, które są na liście już zrealizowanych projektów w województwie opolskim, jest na przykład budowa domów pasywnych. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, urzędy marszałkowskie i w ogóle regionalne programy operacyjne
odnoszą się jedynie do budynków użyteczności publicznej, więc w tym roku będziemy realizowali moim zdaniem ciekawy projekt. Jest to projekt w bardzo małej miejscowości Świercz koło Olesna. Pierwszy projekt przedszkola i centrum, wiejskiego centrum kultury, które będzie mieściło się w budynku kompletnie pasywnym, zabezpieczonym przez, znaczy wraz z siecią, znaczy nie, przepraszam, Boże, wraz znaczy z fotowoltaiką, pompą ciepła, czyli to będzie tak naprawdę budynek absolutnie samowystarczalny energetycznie. Kolejnym projektem, i to też chciałabym nawiązać do początku tej rozmowy, bo to też właściwie się jakby zdano sobie z tego sprawę w wyniku kryzysu klimatycznego, z tego, że tak naprawdę nie mamy zabezpieczonych pod względem energetycznym i znaczy różnorodności źródeł podmiotów leczniczych, czy jakimi są szpitale, tak? I tutaj będziemy też realizować ogromny projekt, czyli wymiany źródeł ciepła w szpitalu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Kolejnym takim moim zdaniem ciekawym przykładem jest budowa budynku pasywnego, w którym będzie się mieściła hala sportowa przy szkole średniej w Strzelcach Opolskich. To są tego typu działania i tego typu wsparcie. Dziękuję bardzo za wypowiedź. My w tym czasie wracamy do Warszawy i kieruję następne pytanie do pana Waldemara. Panie Waldemarze, jakie działania podejmuje Warszawa, aby wesprzeć lokalną transformację energetyczną? Czy państwo rozważają właśnie wsparcie społeczności energetycznych, rozwiązań prosumenckich na terenie stolicy? Nawiążę do swojej wcześniejszej wypowiedzi. Jesteśmy zdecydowanie na początku tej drogi. Warszawa wspiera takie proste rozwiązania. To też oczywiście jest w dużej mierze związane z ograniczeniami takimi, no powiedzmy, administracyjno-prawnymi. Na co możemy wydawać w ramach dyscypliny budżetowej nasze środki. Jako miasto udzielamy dotacji do związań OZE. Głównie chodzi o fotowoltaikę, która cieszy się bardzo dużą popularnością i tu bardziej momentami większym ograniczeniem jest możliwość przyłączenia do sieci niż dostania dotacji i założenia paneli. Natomiast i takie proste rozwiązania także z innych obszarów związanych z ochroną środowiska, typu taka mała retencja, na przykład, która no, nie jest bezpośrednio związana może z transformacją energetyczną. Tego typu dotacje są, natomiast takie programy, jakby to powiedzieć, z wyższego poziomu zorganizowania, typu wspieranie inicjatyw społecznych, organizujących jakieś środowiska, które by się łączyły w na przykład klastry, spółdzielnie energetyczne i tak dalej. Takie przedsięwzięcia są dopiero przed nami. Sądzę, że to jest spowodowane z jednej strony ograniczeniami takimi formalnymi, a z drugiej strony też tym, na jakim etapie przedsięwzięć jesteśmy. Tak no, mówiąc takim językiem popularnym, jesteśmy przygnieceni skalą takich działań bieżących, które są dopiero przed nami, związane z takimi prostymi oszczędnościami. Natomiast, a jednocześnie ciągnie się za nami, no, tych, omijając jako z hukiem tematy polityczne,
kilka ostatnich lat, gdzie samorządy były bardzo ograniczane, jeżeli chodzi o dochody, i mamy ogromne zaległości z tego tytułu. Więc ten czas, kiedy miasta, także Warszawa, staną się liderami takich zmian, jeżeli chodzi o bycie liderem tworzenia się społecznych inicjatyw, to sądzę, że dopiero jest przed nami. Czyli chciałem dopytać, a czy może właśnie Warszawa zrealizowała jakieś przedsięwzięcie w ostatnich latach, które właśnie by wspierało rozwój tej transformacji energetycznej Warszawy? Chodzi mi może o uchwalenie właśnie jakiejś strategii, czy zostały jakieś kierunki poczynione Tak. konkretne? Znaczy, no, może, nie chciałbym, żeby moja wypowiedź została odebrana, że niewiele robimy. Miasto wykonuje, wszystko to się dzieje. Wszystko to się dzieje na ogromną skalę, odpowiadającą skali naszego miasta, skali wyzwań, w odniesieniu do naszych miejskich spraw. Czyli ogromny wysiłek związany z ogromnymi nakładami, ale też ze spektakularnymi efektami, to jest cały transport publiczny w Warszawie, który jest częścią także transformacji energetycznej, to jest ogromne inwestycje w transport szynowy, ogromne inwestycje w metro. Transport szynowy to nie tylko te tory, które widzimy, i tramwaje czy metro, które jeździ, czy także no, wagony, kolejki. To jest na przykład ogromna, super nowoczesna, ekologiczna zajezdnia tramwajowa, która w tej chwili jest budowana akurat w mojej dzielnicy. To tylko jeżeli chodzi o transport szynowy. Termomodernizacja budynków komunalnych. Tu ogromne mamy potrzeby, jeżeli chodzi o szkoły. To są takie budynki, które mają długi okres trwania w bardzo określonym sposobie funkcjonowania. Mnóstwo starych budynków, sądzę, że to jest problem w większości samorządów. Wyposażanie ich w panele fotowoltaiczne, wymiana instalacji, to co przedmówczyni wspominała, to pani Elżbieta Gralec, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ogromny problem, inwestycje niezbędne, wielkie inwestycje w infrastrukturę, której nie widać, one są bardzo trudne, ponieważ ich się nie da sprzedać, prawda? Bo ich nie widać. W związku z tym to jest trudne przedsięwzięcie w przekonaniu do konieczności wydania ogromnych pieniędzy, na przykład kilometry kabli, cała inwestycja wiąże się wyłącznie z punktu widzenia mieszkańców, wyłącznie z uciążliwościami, bo pół miasta jest rozkopane, potem jest to zasypane, dla mieszkańca nic się nie zmieniło, oprócz tego, że przez rok na przykład były uciążliwości, bo tego nie widać. To jest duży problem w przeprowadzaniu takich inwestycji, w takim, no, nazwijmy to, marketingowym sprzedaniu ich. Tak, więc jeżeli chodzi o tą całą transformację energetyczną, jaką miasto robi w odniesieniu do swojej infrastruktury, to oczywiście się dzieje. Ja w takim zdystansowaniu odniosłem się do tej części pytania, która dotyczyła takich inicjatyw społecznych, które dotyczą tych interesariuszy, którzy nie są bezpośrednio jednostką miejską. To jest bardzo trudne, to sądzę, że to jest takie, no, wyzwanie wręcz trochę filozoficzne, bo o ile jesteśmy w stanie wybudować budynek pasywny, taką technologię mamy i to robimy, gminy też już to stosują, o tyle dzielnice pasywne, kompleksy miasta, to powstają w tej chwili w kilku miejscach na świecie takie programy pilotażowe, czy to się da zrobić. A miasto pasywne to jest coś, co na razie wykracza poza sferę naszego chyba, naszej wyobraźni. Nawet nie tyle z tego powodu, że technologii nie mamy na stole tyle, żeby to wszystko technologicznie ogarnąć, natomiast
Jak to zrobić, żeby wzięli w tym udział wszyscy interesariusze w ramach miasta? Bo miasto to nie jest gmina, znaczy miasto to jest gmina, tak? Ale miasto to nie są tylko jednostki gminy, ale prywatne, przemysł, mieszkania prywatne, o nieruchomości, o zmieszanej własności, o różnym przeznaczeniu. Więc żeby to wszystko spiąć w jedno przedsięwzięcie energetyczne, to na razie ja tego nie widzę po prostu. Tak? Nawet w granicach, żeby zrobić taką dzielnicę z takim miksem własnościowo-funkcjonalnym i stworzyć z tego taką spółdzielnię, klaster, żeby wszyscy w tym brali udział, to na razie to wydaje się jeszcze dla nas futurologią. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Rzeczywiście to społeczności energetyczne w miastach napotykają wiele barier. W ostatnim właśnie miesiącu została zarejestrowana spółdzielnia Otwarty Jazdów. To jest jedna z tych spółdzielni, które mają za zadanie być pionierem właśnie spółdzielni energetycznych, czy inwestujących właśnie energetykę odnawialną w miastach. Zobaczymy, jak ta inicjatywa się potoczy w przyszłości. Bardzo dziękuję. Tak. Jeszcze jedno zdanie powiem, bo to jest, wszyscy, którzy znają to miejsce, tak, Jazdów, to jest fantastyczne miejsce, natomiast to będzie bardzo ciekawe intelektualnie, bardzo wszyscy trzymamy kciuki, natomiast skalowalność tego przedsięwzięcia, na skalowalność, to jest kluczowe zagadnienie, jeżeli to ma mieć wymiar praktyczny, tak. Dziękuję. Dokładnie. W tym czasie wracamy do Grudziądza. Panie Mirosławie, porozmawialiśmy właśnie o tych barierach, że te bariery istnieją i że rzeczywiście one są takim wąskim gardłem dla realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Mam tutaj takie pytanie do Pana. Jak takie bariery można przezwyciężyć? Co myśli Pan, że powinno ulec poprawie, żeby tych barier dla właśnie inwestowania w odnawialne źródła energii przez spółki było ich jak najmniej? Muszę powiedzieć, że jako przedsiębiorstwo musimy myśleć o tym, żeby każda inwestycja, która jest realizowana, była w efekcie opłacalna. To nie jest tak, że my będziemy robić, czy robimy OZE po to, żeby tylko robić, żeby spełnić pewne warunki, ale też musimy to jakoś ukuć w ekonomię i po prostu móc to zrealizować i później spłacić ewentualnie kredyty, które na to bierzemy. I trzeba powiedzieć, że jak analizujemy chociażby to, co możemy zrobić, to powiem szczerze, że te okresy zwrotu na te instalacje OZE, one wcale nie wyglądają tak różowo. No może powiem taką rzecz, która może nie będzie tutaj popularna, ale powiem, że wynika to oczywiście z tego, że mamy jeszcze za niską cenę ciepła i energii elektrycznej. Bo w momencie, kiedy te ceny są stosunkowo niskie, to i okresy zwrotu na tego typu inwestycje OZE są odpowiednio duże. Jeżeli mówimy o okresach zwrotu, nie wiem, 15, 20, 30 lat, no to rzeczywiście z punktu widzenia przedsiębiorstwa i tych uwarunkowań związanych chociażby ze zmianami oprocentowania w bankach, gdzie one potrafią z dnia na dzień wzrosnąć, no powoduje to, że jest duże ryzyko, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Chcę powiedzieć, że nie to, że nie należy tego robić, oczywiście trzeba robić, natomiast nie będzie to możliwe bez różnego typu dotacji i wsparcia, czyli albo no po prostu albo Narodowy Fundusz, albo innego typu instytucje no, powinny w jakiś sposób to wesprzeć, żebyśmy jako społeczeństwo no, ponieśli wspólnie te koszty, jeżeli chodzi o realizację tego w sobie fajnego przedsięwzięcia, jakim jest no, zielona chociażby energia. I tu jest, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz, no to my mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o na przykład no instalacje, ten kocioł biomasowy, no dużo, niedużo, no ona kosztuje akurat 102 miliony. Natomiast ilość zabezpieczeń, która była potrzebna, jeżeli chodzi o firmę, żeby w ogóle uzyskać część dotacji, no dotacja 50%, w związku z tym jeszcze wtedy to były wysokie dotacje, w związku z tym warto było, aczkolwiek zabezpieczeń jest tak dużo, że właściwie zastanawiamy się, co dalej, bo jeżeli zrealizujemy to zadanie, to każde następne będzie trudniej zrealizować, dlatego że po prostu nasza kondycja jako firmy staje się po prostu gorsza przez te zadłużenia. Po prostu chcemy, czy musimy zrobić OZE dość szybko, natomiast dość szybko to znaczy trzeba mieć po prostu te środki dziś, a nie załóżmy za
23-30 lat. W związku z tym chcę jakby uczulić, że po prostu wszystkiego się naraz nie da zrobić, bo po prostu nie będzie nas na to stać. Dlatego należałoby wybierać najlepsze projekty w skali czy to miast, czy w ogóle gmin, czy ewentualnie też i państwa, ze względu na to, żeby realizować to, co się najszybciej zwróci, ewentualnie będzie mogło później wspierać poprzez tę efektywność następne projekty. No jest to dość, bym powiedział, trudne. No widzimy dzisiaj, że chociażby następne projekty, drugi kocioł na słomy, czyli to będzie trudno uzyskanie zdecydowanie już powiem mniejszych dotacji, ale ze względu na to, że po prostu no firma ma coraz większe problemy, jeżeli chodzi o chociażby banki i tak dalej, żeby w jakiś sposób też zabezpieczyć te wszelakie kredyty czy nawet dotacje, bo takie zabezpieczenia są potrzebne. No i jest to, bym powiedział, dość trudne. No poza tym chociażby zmiany nakładów, czyli capexu, zwiększanie, wiemy, po prostu płace rosną, wszystko, że tak powiem, ceny się zmieniają, widzimy, co się dzieje, no inflacja może nie jest aż tak duża, ale jest. W związku z tym jesteśmy też zaskakiwani tym, nie wiem właśnie jak Starachowice, jak wyjdą, jeżeli chodzi o zrobienie przetargu, jak to będzie wyglądało, bo pozwolenie to jest jedno, natomiast ja znam się miejscowości, które po ogłoszeniu przetargów, czy ewentualnie otwarciu kopert, okazywało się, że po prostu te nakłady przerastają bardzo ich możliwości i właściwie są wiele tematów jest po prostu nierealizowanych ze względu na brak środków. Inną sprawą jest też to, że środki z narodowego czy z KPO, czy generalnie z różnego typu programów, no powiem szczerze, trzeba bardzo mocno szukać, żeby w ogóle coś znaleźć dla siebie. No my z racji tego, że jesteśmy dużą firmą, no to bardzo często po prostu nas nie widać i nie możemy po prostu z tego skorzystać. Jest to bardzo, bardzo trudne i właściwie powiem szczerze, największy problem to jest, czy tej poprzedniej inwestycji, czy następnych, to w mojej ocenie to jest finansowanie tych inwestycji tak, żeby one no, w miarę sensownie się zwróciły w odpowiednim czasie. Oczywiście też bez jakiegoś większego uszczerbku dla społeczeństwa, ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli będzie cena niska za ciepło i za energię elektryczną, to my po prostu, no będzie nam trudniej to zrealizować. Bo po prostu w okresie przejściowym musimy przejść przez te góry, żeby zejść z tych gór, musimy najpierw wejść na wyżyny, góry, przejść to i dopiero ewentualnie zakładam, że za 10 czy 20 lat te ceny powinny spaść, no ale chyba to już będzie dla następnego pokolenia. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście te aspekty finansowe, aspekty ekonomiczne w ostateczności to one odgrywają największą rolę i nie możemy o tym właśnie zapominać, że środki na transformacje energetyczne muszą, że tak się powiem, znaleźć. Ja wracam tutaj do pani prezydent ze Starachowic. Pani Elżbieto, mam następujące pytanie do państwa. Pani wspomniała w ostatniej wypowiedzi o właśnie społecznym, że tak powiem, o aspekcie społecznym, czyli że właśnie o tym sprzeciwie społecznym wobec inwestycji, jakie państwo wykonywali w ramach OZE. I chciałbym się zapytać, jak państwo właśnie radzą sobie z edukacją klimatyczną, energetyczną wobec lokalnych obywateli oraz mam pytanie, czy państwo może rozważali formułę społeczności energetycznej w postaci klastra energii lub obywatelskiej społeczności energetycznej? Pani Elżbieto, nie słychać pani. Witam, jestem. Dobrze, proszę państwa, jeśli chodzi o społeczność energetyczną i klastry energii, oczywiście my też tutaj w tym temacie działamy, gdzieś tutaj próbujemy swoich sił. Natomiast tak, społeczności energetyczne, spółdzielnie energetyczne to są projekty dedykowane w tej chwili gminom miejsko-wiejskim, no czyli tutaj Starachowice akurat w tym obszarze nie działały, natomiast jeśli chodzi o klaster energii, pierwsza jakaś tutaj próba stworzenia tego klastra została przez nas podjęta. Złożyliśmy wniosek do KPO. W tej chwili jesteśmy po pierwszej ocenie merytorycznej i tutaj jakieś zielone światło jest. Być może ten klaster energii powstanie. Natomiast skąd nasze, że tak powiem, ociąganie się w tworzeniu tego klastra?
My nie chcemy tworzyć jakichś podmiotów, słuchajcie, jakichś podmiotów, które będą półkowe, tak? Natomiast w tej chwili nie ma odpowiednich narzędzi do tego, aby te klastry energii mogły faktycznie wykorzystać to, że są klastrami. Jeśli chodzi o chociażby wirtualnego prosumenta, tak, możliwość rozliczania między podmiotami tej energii nadprodukowanej do podmiotu, który tej energii potrzebuje. No tego nie ma. W tej chwili klastra to jest kolejnym wydatkiem bieżącym gminy, a gminy nie mogą sobie pozwolić na wydatki bieżące. My jak najbardziej chcemy do takiego klastra przystąpić, chcemy utworzyć, mamy nadzieję, że te rozwiązania legislacyjne pojawią nam się jak najszybciej i faktycznie będziemy mogli no, z tego instrumentu skorzystać jako gmina. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście klastr energii, wszystkie rodzaje społeczności energetycznych, od klastra po spółdzielnię energetyczną, one napotykają na bariery prawne. Prawo zamówień publicznych jest właśnie jedną z tych barier, które uniemożliwiają tak naprawdę jednostce samorządu terytorialnego wykorzystanie w pełni potencjału klastra, tak żeby właśnie, tak jak pani prezydent wspomniała, nie był on tylko takim pustym tworem na półkę, że odhaczone i mamy założoną społeczność energetyczną. Bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź. My tutaj wracamy na Śląsk. Panie Damianie, ja mam pytanie odnośnie właśnie ubóstwa energetycznego. Jakie państwo właśnie były doświadczenia, może pan rozwinąć w tym zakresie właśnie zwalczania ubóstwa energetycznego na terenie Śląska? Jakie państwo bariery właśnie widzieli, państwo problemy z dotarciem do tych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym? Czy to była właśnie polityka informacyjna, czy może coś jeszcze? To ja może wracając jeszcze do pani prezydent, uzupełnię to. Zachęcam do zapoznania się z funkcjonowaniem tyskiego klastra energii. To jest przykład klastra energetycznego, jaki można założyć w mieście na prawach powiatu. Tych liczą około 130 tysięcy mieszkańców, są naszym członkiem. Klaster, który może być przykładem, w jaki sposób tworzyć klastry, żeby nie były tylko, jak pani prezydent stwierdziła, pułkownikami. Jakby nie będę wchodzić w szczegóły, wszystko jest opisane, natomiast na przykład klaster zasila w ciepło akwapark, który funkcjonuje w Tychach, więc można się przejechać, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o ubóstwo energetyczne, to jest też jeden z tematów transformacji energetycznej. Rzeczywiście z tym ubóstwem energetycznym jest duży problem w Polsce. Tak naprawdę nie znamy skali ubóstwa energetycznego. Możemy opierać się na pewnych szacunkach. Wszyscy, nie chcę powiedzieć, że zafiksowaliśmy się na źródłach wytwórczych, bo one są bardzo ważne, bo jeżeli nie będziemy produkowali energii elektrycznej, to nie będziemy w stanie jej w ogóle konsumować. Natomiast wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej i nośników, o których mówił pan prezes Radecki, pojawia się zwiększa ilość osób ubogich energetycznie. W związku z powyższym, my, analizując tę sytuację, jaka jest na Śląsku i Zagłębiu, wspólnie z gminami wystąpiliśmy do programu Stop Smog. Natomiast to, co mówiłem, odpowiadając na poprzednie pytanie, po pierwsze, wysokość środków to jest no, daleko niewystarczające, więc ten program powinien, moim zdaniem, zostać przebudowany, tak żeby zachęcać kolejne gminy do uczestniczenia. Przede wszystkim pytanie, czy musi być programem ustawowym, bo on jest wpisany do ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wydaje mi się, że bardziej uelastyczniłoby to program, gdyby nie był wpisany do ustawy. To jest jeden element, czyli środki. Drugie to poszukiwanie osób ubogich energetycznie. No tak naprawdę w gminach nie ma narzędzi, w których moglibyśmy wprost zidentyfikować osoby, które wymagają wsparcia. A dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli będzie powiększała się liczba osób ubogich energetycznie, to niestety albo zaczniemy mieć ponownie problem z jakością powietrza, bo te osoby czymś będą musiały swoje mieszkania i domy ogrzać. My próbowaliśmy dotrzeć za pośrednictwem lokalnych parafii, o ile w mniejszych gminach, powiedzmy sobie, gdzieś może to jakiś dało efekt.
a kolejny temat za pośrednictwem miejskich ośrodków pomocy rodzinie, czy gminnych ośrodków pomocy rodzinie. I żebyście Państwo wiedzieli, ci mieszkańcy nie zawsze z różnych przyczyn, między innymi sąsiedzkich, decydowali się na taką pomoc. Inna kwestia to jest też czasem postawa roszczeniowa. Jeżeli my mamy ograniczone środki, 53 tysiące, czy po dofinansowaniu metropolii 106 tysięcy złotych, to wszystkiego nie zrobimy. I znów jakby cofamy się do tego, co występuje też między innymi w modernizacji zasobów gminnych. Natomiast te osoby nie mają środków własnych, którymi można byłoby sfinansować choćby nawet wzmocnienie dachu pod fotowoltaikę. Więc to jest taki dylemat, jeżeli chodzi o ubóstwo energetyczne, natomiast widzę też tutaj rolę państwa we wspieraniu gmin w produkcji taniej energii na potrzeby właśnie osób ubogich energetycznie. To nigdy nie będzie usługa rynkowa. To tyle, jeżeli o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj właśnie ostatnie pytanie z naszych rund pytań kieruję do pani Beaty Kubicy. Pani Beato, ja mam pytanie, czy właśnie na terenie województwa opolskiego są realizowane jakieś programy wsparcia w zakresie społeczności energetycznych, klastry energii, spółdzielnie energetyczne, rozwiązania prosumenckie, na przykład prosument zbiorowy, czy w ogóle według pani wiedzy może takie rozwiązania stosowane na terenie miasta Opole? I chciałbym właśnie to ostatnie pytanie skierować do pani. Ale jako mieszkanki, czy jako osoby, która reprezentuje województwo polskie? Dlatego, bo problem polega na tym, że jakby jako osoby, która pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, no to oczywiście mogę powiedzieć, jakie są w ogóle projekty dofinansowywane. Jeśli chodzi o dofinansowywanie spółdzielni, no to jest też głównie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Ochrony Środowiska, no i pewnie w jakimś tam sensie, jakimś tam procencie przez Bank Gospodarstwa Krajowego będą dofinansowywane ze środków regionalnych. Jeśli chodzi o miasto Opole, z tego co wiem, istnieje, były jakieś założenia dotyczące stworzenia klastra. I o ile wiem, to jeszcze do końca nie funkcjonuje. My, znaczy, co, jeśli chodzi spółdzielnie energetyczne, to też bardzo powoli na Opolszczyźnie się rozbija. Bodajże są trzy takie inicjatywy w województwie. Wiem, że jeszcze nie funkcjonują. Jeśli chodzi o wspólnoty energetyczne, w sensie, tylko że nie wiem, czy pan pyta o mieszkaniowe, czy pan pyta o inną formę wspólnot? A właśnie wspólnoty mieszkaniowe na przykład, jak tam właśnie się realizuje? Nie, ani jedna. Znaczy ja prywatnie próbuję zrobić wspólnotę energetyczną w własnej wspólnocie i no już jesteśmy blisko tworzenia projektu, tak? Ale z tego co wiem, nie istnieje ani jedna. U nas, jeśli chodzi o wsparcie w ogóle rozwoju OZE w naszym województwie, to jest niezwykle ważne, dlatego, bo ta druga część Górnego Śląska, czyli ta biała, nie czarna, w odróżnieniu od pana z Górnośląskiego metropolii, znaczy już teraz nie związku, tylko w innej formie zorganizowanej. U nas niestety ten rozwój cały czas był na bardzo niskim poziomie i o ile w 2018 roku to było 27 średnio procent w skali kraju, tak, udziału w tych poszczególnych regionach, u nas to było 7,2. Więc tutaj będziemy na pewno kłaść nacisk na ten obszar w naszym województwie. I jeszcze chciałam powiedzieć coś, co jakby nie do końca chyba dopowiedziałam w pierwszej części, ale uważam, bo nie wiem, czy sobie Państwo w ogóle zdają sprawę, że jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, obszar zdrowia, czyli głównie szpitale, to jest 5% w skali globalnej i tak naprawdę
Jeśli, a tutaj też na to, tutaj nasze województwo, nie wiem jak jest w innych województwach, znaczy pewnie podobnie, dlatego mają podobne problemy i bariery. Napotykamy naprawdę na trudności, jeśli chodzi o projekty, które będą dedykowane szpitalom w przyszłej perspektywie. A moim zdaniem te obiekty, które są potwornie energochłonne, no z wiadomych przyczyn, na pewno potrzebowałyby takiego wsparcia. Znaczy ona jest w jakiejś tam części zapisane w KPO, jest w jakiejś części środków, które są w Feniksach w Ministerstwie Zdrowia, ale podejrzewam, że też nie będzie, będzie niezmiernie trudno jakby zazielenić szpitale w tym sensie, czyli całkowitej wymiany oświetleń, znaczy ledyzacji, wymiana sprzętów, wymiana instalacji, no i fotowoltaika. Znaczy też tutaj mamy jako województwo i jednostki, które są, dla których jesteśmy organem tworzącym, mają problemy podobne z uzgodnieniami i jedyne, co się w zeszłej perspektywie udało, to w trzech szpitalach mamy panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kW. To wszystko. Niestety. Dziękuję za wypowiedź. No rzeczywiście transformacja energetyczna, tak jak to już pan Waldemar wspomniał, dopiero nabiera tempa w Polsce. To ta część właśnie naszej debaty dobiegła końca. Teraz przejdziemy właśnie może do pytań i odpowiedzi od uczestników naszej debaty, czyli od naszych widzów, widzek. Pierwsze właśnie pytanie mamy od pani Katarzyny Nyklewicz. Państwo może widzą również tu na czacie pytania i odpowiedzi, jeżeli tutaj zwracam się do panelistów i panelistki. Pani Nyklewicz kieruje pytanie do wszystkich panelistów i panelistek. Jak państwo oceniają przygotowanie do realizacji zadań w zakresie potrzebnych kompetencji i ilość potrzebnych pracowników w procesie transformacji energetycznej na państwa terenie? Tutaj chodzi właśnie o pytanie, dotyczy właśnie tych zielonych kompetencji kadr jednostek samorządów terytorialnych gmin. Kto z państwa chciałby najpierw odpowiedzieć na to pytanie? Widzę, że pan Waldemar włączył kamerę. Może panie Waldemarze, że pan tutaj chciałby się wypowiedzieć? Kamerę cały czas mam włączoną. Jeśli zostałem wyrwany do odpowiedzi. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia zawsze. Jako samorządowiec stwierdzam, że pieniędzy i ludzi zawsze jest za mało. Akurat w samorządzie no przyzwyczailiśmy się, że jak jest jakieś duże przedsięwzięcie w skali kraju do wykonania, to samorządy dadzą sobie radę, więc przesuwamy na samorządy kolejne obowiązki, albo nie przesuwając za nimi pieniędzy, albo przesuwając za mało. Edukacja jest tu najlepszym przykładem. Więc oczywiście kadr jest za mało i nie jestem w stanie odnieść się tak, nie znam żadnych statystyk w skali kraju, bo jedna sprawa to ile samorządy zatrudniają ludzi, a druga sprawa to to, że te zmiany, które następują, będą wymagały też zmiany struktury, prawdopodobnie specjalistów, których zatrudniamy. Ten proces będzie stały i powolny. No tu oczywiście uwaga, że w pewnych branżach z całą pewnością w przyszłości będziemy potrzebowali coraz więcej osób. Odpowiadając tak wprost, moim zdaniem mamy za mało oczywiście, a to, żebyśmy mogli więcej, znowu wracamy do pieniędzy, tak? Bo każda dyskusja taka praktyczna na końcu sprowadza się do tego, że mamy pieniądze, mamy za sobą 8 lat wyniszczania finansowego samorządów. Nie da się prowadzić jakiejś większej dyskusji na temat działalności samorządów, uciekając od tego tematu. Tak? Żebyśmy mogli coś robić, musimy mieć pieniądze. Bez pieniędzy możemy sobie siedzieć i debatować. Dziękuję.
Może ja spróbuję tutaj też włączyć się do tej dyskusji. No, pytanie bardzo trafne. Myślę, że od lat samorządy miały być może nie tyle problem z kadrą, która pracuje w samorządach. Natomiast większość tematów była zlecana na zewnątrz, tak? My tutaj też mi się wydaje, że musimy znaleźć pewne rozwiązanie, pewien kompromis i zastanowić się, czy my chcemy zatrudnić specjalistę, który będzie nas kosztował więcej, czy my chcemy zlecać usługę specjalistyczną na zewnątrz. Bo powiem Państwu, że tutaj jest pewien problem. Oczywiście też presja tak, społeczna, presja no, rady, żeby te wynagrodzenia były utrzymywane w ryzach, tak, wydatki na administrację, to jest takie bardzo, bym powiedziała, medialne, gdzieś tam zawsze podejmowane, że ile kosztują pracownicy w administracji, tak, tu jest zawsze gdzieś tam ten temat podejmowany, natomiast nie analizujemy to pod kątem tego, ile pieniędzy my wydajemy na usługi specjalistyczne. Być może lepiej byłoby zatrudnić specjalistę, fachowca w urzędzie, zapłacić mu troszeczkę więcej, natomiast mieć tego pracownika, który się identyfikuje z gminą, identyfikuje się z urzędem, z miastem i on wtedy jest też, bym powiedziała, bardziej taki no, rzetelny, odpowiedzialny i lepiej wykonuje tą swoją pracę, tak? Natomiast tutaj, tak jak mówię, jest ten rozdźwięk, czy zatrudniać specjalistów, czy zlecać usługi specjalistyczne, bo gdybyśmy sobie teraz porównali wydatki na administrację, a wydatki na usługi specjalistyczne, które zlecamy, bo nie mamy specjalistów w danym zakresie, to być może okazałoby się, że te wydatki no, na administrację byłyby większe, ale ta efektywność wykorzystania pracownika specjalisty byłaby dużo lepsza. Może ja, jeżeli mogę, tak? Okej. Ja może trochę z innej pozycji, bo mówię z pozycji przedsiębiorcy powiem, ale trudno mi się wyrażać na temat kompetencji, jeżeli chodzi o jednostki samorządowe, jak to powinno wyglądać. Natomiast powiem tak, no, każdy samorząd albo większość samorządów ma spółki, które czy spółki, które się po prostu zajmują tymi rzeczami, bardzo często energetyczne. No, tak jest w Grudziądzu. To jeszcze raz powtórzę, 100% udziału w naszej spółce ma miasto, czyli właściwie pytanie jest takie, po co zatrudniać jeszcze dodatkowe osoby na przykład w urzędzie, skoro praktycznie spółka realizuje, zakładam, cele, które są postawione przed nią w sposób właściwy. I ja może powiem, jeżeli chodzi o z kolei firmie, to uważam, że kompetencje pracowników, czy w ogóle ludzi w naszej firmie są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o OZE. To chociażby, ale oczywiście to wynika z, chociażby z tego, że my to realizujemy już wiele lat. Mówię, od 16 lat spalamy chociażby tę słomę. Proszę Państwa, my chociażby tworząc spółkę, córkę, która zajmuje się logistyką pozyskania słomy z promienia 80 km od miasta, mamy swoje maszyny, które to zbierają, swoje prasy, swoje magazyny, przerabiamy to na pelety. To jest właściwie cały, może być cała firma, która się musi dodatkowo tym zająć. I wiemy jedno, gdybyśmy to zostawili i powiedzieli, OK, może się uda, może to kupimy danego roku albo nie, to by się to nie udało. Natomiast u nas przez 16 lat to się udaje, dlatego że my się zajmujemy tym od początku do końca. I wydaje mi się, że akurat no w tym wypadku sprawa biomasy jest dość istotna, dlatego że trzeba mieć kontakt z rolnikiem i praktycznie od samego początku próbować, tak powiem, wyrwać od niego ten cenny surowiec dla energetyki. To może jeszcze uzupełniająco, jeszcze jakby tak podsumowując ze strony Metropolii, może taki głos. Po pierwsze, samorząd, tak jak każdy inny podmiot, konkuruje na rynku pracy. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że jednak te zarobki w samorządzie są ograniczone rozporządzeniem i ustawą. W związku z powyższym to też nie zawsze jest tak, że uda się pozyskać najlepszych specjalistów z rynku i zgodzę się z panią prezydent, powinna być zachowana pewna relacja, pewne usługi, jak na przykład usługi projektowe można zlecać na zewnątrz, ale pewne usługi i kompetencje powinny zostać w gminie i to od jakości specjalistów zależy, jak dobrze będzie rozwijała się gmina, bo jeżeli będziemy mieli dobrych specjalistów, to ci specjaliści dzięki swojej kreatywności będą w stanie pozyskiwać fundusze, a fundusze to rozwój.
Więc jakby to jest jeden z elementów, ale drugi element, troszkę bardziej szerszy, chciałbym zwrócić na system edukacji, żebyśmy my mogli mieć specjalistów w urzędach, w jednostkach, to tak naprawdę musi ulec zmianie też system edukacji, jaki jest w Polsce, z większym naciskiem już od najmłodszych lat na efektywność energetyczną, transformację energetyczną, ale adaptację do zmian klimatu, czy ogólnie tematy środowiskowe, żeby one nie przewijały się tylko na wybranych przedmiotach branżowych, ale żeby sposób edukacji i nauczania był tak dobrany, żeby one się przenikały na wielu elementach. Choćby nawet, nie wiem, podstawy przedsiębiorczości. Na podstawach przedsiębiorczości również powinny być te elementy związane ze środowiskiem edukowane jako ekonomię środowiskową. Dziękuję. Ja też tutaj dołączę się do apelu, że na pewno płace w gminach, w jednostkach samorządu terytorialnych powinny zostać zwiększone, żebyśmy mogli przyciągnąć jak najbardziej młodych specjalistów, specjalistek, którzy są bardzo ważni dla przeprowadzenia transformacji nie tylko energetycznej, ale każdej transformacji, czy to cyfrowej, czy innego rodzaju. Ja tutaj właśnie mam kolejne pytanie od pani Katarzyny Klewicz. Czy przeprowadziliście Państwo na swoim terenie działania świadomościowe tłumaczące potrzebę transformacji energetycznej? I może to pytanie skieruję właśnie do Pani Prezydent Elżbiety Gralec. Pani wspomniała właśnie, że były tam pewne protesty, pewne właśnie dyskusje z mieszkańcami na temat transformacji energetycznej i mogłaby Pani tutaj rozwinąć tutaj może tą kwestię? Tak, no tak jak wspomniałam, instalacja odzysku energii była takim tematem bardzo burzliwym i tutaj mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży sprzeciw. Myśmy edukowali, myśmy informowali, myśmy organizowali wyjazdy studyjne i naprawdę no, staraliśmy się też mieszkańcom przekazać te językiem korzyści rozmawiać z mieszkańcami, tak? Że tak naprawdę budowa takiej instalacji, ona przełoży się na zmniejszone opłaty za energię, sama czystość powietrza, że to wzrośnie. Natomiast no, ja myślę, że też gdzieś ten takie wyobrażenie na temat instalacji odzysku energii, czyli popularnej spalarni, jednak świadomość ludzi zaraz jest zupełnie, zupełnie inna, tak? Pojawia się gdzieś tam komin, z którego wydobywa się dym, to zanieczyszczenie powietrza, czyli ta świadomość nasza jeszcze jest bardzo mała. My, powiem Państwu, praktycznie przy realizacji każdego projektu związanego no, ze środowiskiem, czy to z rekultywacją terenów, czy z modernizacją obiektów wszelkiego rodzaju na terenie miasta, my staramy się ten element edukacji ekologicznej przeprowadzać. W opracowanym przez nas planie adaptacji do zmian klimatu też ten komponent edukacyjny został uwzględniony i on jest realizowany przy każdym możliwym projekcie, nawet przy małych grantach staramy się trafiać do dzieci, do przedszkoli, do szkół. Powiem Państwu, że mamy również nawiązaną współpracę w ramach edukacji ekologicznej z firmą, która odbiera u nas odpady. Oni też starają się przeprowadzać, czy to pikniki takie ekologiczne, edukacyjne. Myślę, że powinniśmy dalej iść w tym kierunku, bo kropla drąży skałę, tak? Jeśli zaczniemy tymi małymi krokami poprawiać świadomość, zwiększać świadomość społeczeństwa, co jest ważne, jak to tak naprawdę wygląda, co musimy zrobić, żeby do tej transformacji energetycznej się przyzwyczaić, wejść w nią, tak? Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, czyli nakłady na edukację ekologiczną, ja każdego z Państwa zachęcam przy realizacji wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych, ten komponent edukacji ekologicznej, on nawet jest punktowany, także ja zachęcam, żeby jak najbardziej w tym kierunku pójść. Czy ktoś chciałby się jeszcze odnieść do tego pytania o edukację i działania świadomościowe? No może ja powiem. A, to panie prezesie, proszę, jeżeli... Nie, proszę bardzo. No, nie ma problemu. To nie, no Metropolia podejmuje szereg jakby inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną, ale też na różnych poziomach, tak? Bo osobnym kanałem to jest edukacja osób najmłodszych, czyli od dawna robimy coś takiego jak Dni Energii GZM, gdzie
mamy podzielone to, no, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, czy jeżeli chodzi o transformację energetyczną dzieci i młodzieży, ale osobno mamy też skierowane konferencje dla specjalistów i osób, które są zainteresowane tematyką efektywności energetycznej. I tak się dobrze składa, że mogę Państwa zaprosić 3 października w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach podczas dni Energy Days. My to organizujemy z PTWP. PTWP to tylko, żebyście Państwo wiedzieli, odpowiada za organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować. Także zapraszam Państwa, widzimy się 3 października, a tematem będzie samowystarczalność energetyczna gmin jako kierunek transformacji Śląska i Zagłębia. Więc pewnie będzie dużo dyskusji w gronie samorządowym, ale również w gronie eksperckim. To jeżeli chodzi o Dni Energii, a tylko z tych wielu inicjatyw wymienię coś takiego jak Klimaton, który organizujemy. Wprawdzie Klimaton organizujemy dla studentów, czyli powiedzmy sobie, że wszyscy się już chyba nie załapiemy na to wydarzenie, natomiast to jest cykliczne, co roku organizujemy takie wydarzenie. W każdym roku jest inna tematyka, czy to jest woda w mieście, czy to jest energia w mieście, czy to są odpady w mieście. Organizowaliśmy właśnie też taki hekaton, bo to młodzież mówi teraz hekaton 24-godzinny nad wypracowaniem pomysłów związanych z transformacją energetyczną. Także to są dwa takie przykłady dosyć ciekawe, które gdzieś tam Metropolia realizuje. Dziękuję. I panie Mirosławie, pan chyba chciał coś dodać również? Jeżeli mam jeszcze chwilę, to powiem. Otóż jeżeli chodzi o sprawy związane z transformacją energetyczną i OZE. My wprowadzimy w mieście lekcje o cieple. W sumie uczestniczyło na tych lekcjach już ponad kilkaset uczniów. I to właściwie od przedszkolaków po uczniów szkoły średniej. I w gruncie rzeczy wydaje się, że nam bynajmniej, że trzeba edukować niestety tych młodszych, że często już ci, którzy nabyli, tak powiem, ta skorupka za młodu czymś tam osiągnęła, jest dużo trudniej no, przekonać do tego. Natomiast ludzie młodzi, szczególnie właśnie uczniowie, bardzo są, że tak powiem, ciekawi tego i wydaje się, że właśnie z tej lekcji odrabiają odpowiednią lekcję na swoje życie. A jeżeli chodzi o sprawy związane już takie w szczegółach, bo to może powiem, jak wyglądała sprawa, jeśli chodzi o IPO, czyli sprawy przygotowania, bo powiedziałem, że generalnie nie było tutaj problemów ze społeczeństwem, ale to było bardzo szeroko zakrojone, bo mieliśmy spotkania, zaczęliśmy od spotkań otwartych z sąsiadami, czyli po prostu prosiliśmy, czy to oczywiście z zarządami, czy to jakiś działek, czy spółdzielni, czy wspólnot i tak dalej, które gdzieś były w pobliżu. Potem były też spotkania z radami nadzorczymi poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych, czyli po prostu jako zarząd uczestniczyliśmy z taką pogadanką, czy ewentualnie prelekcją wyjaśniającą, o co chodzi. Było też oczywiście na Radzie Miejskiej, potem były spotkania otwarte na osiedlach, które są w pobliżu planowanej inwestycji. Powiem szczerze, że akurat te najbardziej otwarte to chyba są najbardziej zamknięte, w sensie tym, że wielu ludzi jednak nie przychodzi, że rzeczywiście lepiej zapraszać imiennie i wtedy to ma jakby większy sens. Utworzyliśmy też Radę Społeczną, która zajmuje się tym, to jest 20-kilkuosobowa, właściwie no, przedstawicieli i Rady Miejskiej, ale też przedstawicieli różnych, że tak powiem, podmiotów, spółdzielni, przemysłu i tak dalej, która gdzieś tam w pobliżu jest i właściwie to się cały czas toczy. Oczywiście to był proces, ja pomijam media społecznościowe, no bo to dzisiaj rozumiem, że to jest normalne, tak, Facebook czy jakieś inne sprawy, ale właśnie spotkania face to face, które no, w gruncie rzeczy pomagają i powodują, że można się otworzyć i sobie wyjaśnić pewne rzeczy, które wydają się dla niektórych bardzo problematyczne. I podobnie z OZE, wydaje mi się, że szczególnie z tym starszą częścią społeczeństwa. Dziękuję. Tak, rzeczywiście dialog jest tutaj podstawą. Żadna transformacja nie wydarzy się bez właśnie działań oddolnych, bez akceptacji społecznej. Akceptacja społeczna, jak wiemy, jest kluczowa dla wszystkich zmian.
Jeżeli Państwo nie mają nic do dodania do pytania edukacji, to możemy przejść do kolejnego pytania, zadanego od pana Szymona Kacprzaka. Pan Szymon Kacprzak zadał pytanie dotyczące klastrów energii i społeczności energetycznych. Czy takie działania są opłacalne w świetle prawa, szczególnie w świetle właśnie ograniczeń związanych z prawem zamówień publicznych? Czy są takie właśnie działania osiągalne, opłacalne, warte zainwestowania czasu przez gminę, samorząd terytorialny? Kto z Państwa chciałby podjąć się odpowiedzi na to pytanie? Może ja spróbuję. Proszę Państwa, założenie sama intencja powstania klastra energii i na przykład połączenia go, no tak jak mamy centralizację VAT-u, tak? Czyli połączenia wszystkich jednostek związanych z gminą, gmina, samorząd, spółki, byłoby super rozwiązaniem, tak? Natomiast tak jak już tutaj wspomniałam, rozwiązań legislacyjnych nie ma, czyli my w tej chwili, gmina Starachowice, jeśli wybudujemy instalację odzysku energii, będziemy mieć nadwyżkę produkcji energii, którą moglibyśmy przekierować na przykład na pływalnię miejską, która jest energochłonna, my takiej możliwości w tej chwili nie mamy. Natomiast gdyby wszelkiego rodzaju rozwiązania legislacyjne umożliwiły takie bilansowanie energii w ramach wszystkich jednostek, nawet i przedsiębiorców, tak? Tylko ja już to nie wybiegam nawet poza sektor finansów publicznych i poza jednostki gminne. Gdyby te rozwiązania legislacyjne umożliwiły chociaż bilansowanie energii w ramach gminy i spółek gminnych, byłoby to mega rewelacyjnym rozwiązaniem. I tak naprawdę myślę, że wszyscy włodarze też czekają na takie rozwiązania legislacyjne. No i przygotowujemy się do nich, tak? Tutaj, no tak jak Pan wspomniał, klastry energii, spółdzielnie energetyczne, społeczeństwa energetyczne, wszystko to zmierza do tego, żebyśmy mogli sobie tą energię wymieniać, tak? Ja produkuję więcej, więc oddam komuś, kto i tak jest pośrednio finansowany z budżetu gminy, z podatków gminnych i żebyśmy sobie mogli w jakiś sposób tych kosztów się pozbyć. Natomiast no w tej chwili kroki są czynione. Wiem, że wiele gmin też sięga po środki na to, aby takie podmioty utworzyć, klastry, spółdzielnie. Natomiast no przełożenia jakiegoś realnego w tej chwili na zmniejszenie kosztów, no to w tej chwili nie ma. Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze dać jakąś wypowiedź dotyczącą tematyki klastrów energii i spółdzielni energetycznych z Państwa? Jeżeli nie, to możemy przejść do kolejnego pytania. Mamy bardzo dużo pytań od publiczności. Bardzo za to dziękujemy. Kolejne pytanie mamy od Polskiego Klubu Ekologicznego. Polski Klub Ekologiczny pyta się, jak zapewnić synergię między politykami i działaniami w różnych obszarach, czyli właśnie tej połączenie polityki klimatycznej, środowiskowej i społecznej, bez osłabienia żadnej z nich, tak aby te efekty się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. To ja zadam pytanie uzupełniające, zależy na jakim poziomie, bo jakby mówimy o pewnym zarządzaniu strategicznym na wielu poziomach, zaczynając od PEP-u, tak, kończąc na strategii gminy, więc jakby to kaskadowo powinno wszystko iść od góry do samego dołu, natomiast no, kwestia przyjmowania strategii przez gminę, no wiemy, że teraz będzie obowiązek, nie wszystkie gminy miały strategię rozwoju od 2026 w połączeniu z planami ogólnymi, jest obowiązek przyjmowania takich dokumentów strategicznych, więc liczę na to, że te dokumenty wzajemnie się będą przenikać i uzupełniać. Natomiast to jest właśnie w kompetencji na przykład samorządów, żeby uchwalić dobrą strategię uwzględniającą lokalne uwarunkowania, a przede wszystkim, żeby odpowiednio wysoko osadzić komitet sterujący, który będzie dbał o to, żeby ta strategia po pierwsze powstała w sposób zrównoważony, czyli nie kładło nacisku na żaden z elementów, a po drugie, żeby skutecznie rozliczać jej realizację, no bo w końcu tak naprawdę beneficjentami lokalnych strategii powinniśmy być my wszyscy. Dziękuję. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale
też takie ogólne pytanie, więc wydaje mi się, że ogólna odpowiedź dosyć. Czy ktoś z Państwa ma coś do dodania w tym zakresie? Może ja tutaj sobie pozwolę na małą dygresję. Proszę Państwa, to pytanie dotyczy tak naprawdę kilku grup, z których każda ma inny, że tak powiem, priorytet, inne interesy do realizacji, tak? I teraz znalezienie wspólnego środka jest bardzo trudne. Myślę, że tutaj jak najbardziej rozmowa, współpraca, znalezienie jakiegoś pośredniego rozwiązania między interesami każdej z grup, no wymaga tego, aby każda z tych grup poszła na pewnego rodzaju ustępstwa. Mamy przecież politykę Fit for 55. I powiem Państwu, no trudno będzie tak naprawdę Europie sprostać tym wyzwaniom. I tutaj, tak jak Pan Damian powiedział, na każdym szczeblu powinniśmy sobie ustalić pewnego rodzaju cele, priorytety, do których będziemy chcieli dążyć i tak naprawdę no, znaleźć ten kompromis. Ja powiem Państwu taki prosty przykład. Każde z województw wprowadzało uchwały antysmogowe, tak? I no, dochodziło też do pewnego rodzaju absurdów. W województwie świętokrzyskim od 1 lipca 2023 roku mieliśmy zakaz palenia w piecach bezklasowych. Natomiast do 30 czerwca 2023 roku sprzedawaliśmy węgiel na podstawie zaświadczenia z Centralnej Ewidencji Emisyjności o posiadaniu pieca nawet bezklasowego. Czyli widzą Państwo, że nawet ta polityka, mówię, no Państwa też powinna zazębiać się, tak? Powinna nadawać pewne kierunki i samorządom, i województwom, żebyśmy też no, zmierzali do jednego celu, biorąc pod uwagę też realia, w których się znajdujemy. Dziękuję. Jeśli mogę, z jednej strony absolutnie z pełnym zrozumieniem odbieram to, co przedmówczyni powiedziała. To jest język takiego realizmu osadzonego w doświadczeniu. Z drugiej strony skala wyzwań, przed którymi stoimy, powoduje, że no nie da się zmierzyć z wyzwaniami, które przed nami stoją, bez radykalnych zmian. Ten radykalizm dzisiaj nam się wydaje radykalny. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że za lat mniej niż nam się wydaje, ten dzisiejszy radykalizm będzie zbyt słaby i płytki. Odniosę się do spraw, które są mi bardzo bliskie, związane z ochroną środowiska. No dzisiaj radykalizmem wydaje się, że ograniczenie, wyłączenie na przykład jednego gatunku ptaków łownych, ograniczenie polowań na to. I to z punktu widzenia lobby myśliwsko-politycznego wydaje się radykalizmem, który zagraża jakimś naszym narodowym i państwowym imponderabiliom. Podczas gdy to jest śmieszne, tak? Radykalizmem wydaje się wyłączenie 20% lasów z gospodarki leśnej, tak? Radykalizmem dzisiaj wydaje nam się odstąpieniem od budowy drogi wodnej E40. Radykalizmem wydaje nam się, ja spotkałem się z ogromnym oporem w dyskusjach o ograniczeniu palenia węglem w samej Warszawie, w okolicach Warszawy, tak? Te radykalizmy, które dzisiaj nam się wydają radykalne, będą zadziwiającą niezbornością z perspektywy najbliższych kilkudziesięciu lat. Więc radykalizm w działaniach
Prawdopodobnie słowo radykalizm jest złe i powinniśmy używać innego języka, ale na potrzeby szybkiej dyskusji nie znajduję lepszego określenia. Musimy działać radykalnie, ponieważ wyzwania, przed którymi stoimy, zmuszają nas do tego po prostu. Nie pozostawiają nam pola do działania. W przypadku, odnosząc się bardziej do pytania, które zostało zadane, to pan Damian Kołakowski właściwie wskazał, że na poziomie gminy oczywiście jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, gdy jednocześnie wszystkie gminy muszą opracować plany ogólne. Dyskusja się skupia na planach ogólnych, bo to jest chyba takie bardziej plastyczne, kojarzące się z mapką, na której są zaznaczone różne ważne rzeczy, a chyba ważniejszym dokumentem są strategie towarzyszące opracowywaniu planom ogólnym. Wszyscy musimy naraz to opracować, to jest bardzo ciekawy proces, a sprowadzając do bardziej rzeczy przyziemnych, też związanych z pytaniem zadanym, no nie da się, w bałaganie nie da się realizować żadnej strategii. Polska jest jednym wielkim bałaganem, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, więc dlatego te plany ogólne są tak ważne. Projektowanie miast zwartych jest jeden z kluczy, żebyśmy w ogóle mogli rozmawiać o transformacji energetycznej. Projektowanie, eksploatacja budynków, żeby zużywały mniej energii. Zmiany nawyków transportowych obywateli, tak? Czyli rozbudowa, przesiadanie się z transportu indywidualnego do zbiorowego. Zmiana sposobów, w jaki produkujemy, transportujemy i zużywamy energię, czyli bezpośrednio to, o czym dyskutujemy w czasie naszego spotkania. Zreformowanie sposobu zarządzania zasobami wodnymi, infrastrukturą wodną, co czasem bezpośrednio dotyka transformacji energetycznej, tak jak wspominałem o tym w przypadku elektrociepłowni ogrzewanych, przepraszam, nie ogrzewanych, a chłodzonych wodą. Zmiana sposobu, w jaki gospodarujemy odpadami stałymi. Ten wątek był poruszany tutaj w odniesieniu do możliwości wykorzystania bioodpadów. To wszystko się ze sobą łączy, to wszystko się ze sobą zagęszcza, zazębia i nie da się wyjąć jednego elementu zupełnie oddzielnie. To musi być całościowa rewolucja. Ja raczej bym to ze względu na brak czasu, skalę wyzwań traktował jako konieczność rewolucji, która, ponieważ wyzwania są dramatyczne, tak? Czyli pytanie zadane przez klub ekologiczny, tak? Polski klub ekologiczny. O, w tej chwili sobie czasik włączyłem, tu pada słowo radykalizm. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że stoimy przed dramatycznymi wyzwaniami, a dramatyczne wyzwania powodują, że powinniśmy wykazywać się radykalną odwagą. Dziękuję. Dziękuję. Ja przepraszam, ale no ja niestety muszę już opuścić spotkanie. Przepraszam. Ja właśnie dzisiaj teraz właśnie chciałem kończyć spotkanie, więc proszę jeszcze minutę zostać z nami. Szanowni Państwo, tym właśnie słowami pana Waldemara, radykalna odwaga jest nam potrzebna. Chciałbym zakończyć spotkanie dzisiejsze. Podsumowując, widzimy, że w polskich samorządach dużo się dzieje, dużo jest podejmowanych działań energetycznych. Transformacja energetyczna nie tylko dzieje się w Brukseli, w Warszawie, ale dzieje się właśnie w średnich miastach, takich jak Starachowice, Grudziądz oraz na Śląsku, w naszej pierwszej metropolii miejskiej. Bardzo Państwu dziękuję za obecność z nami. Jest to pierwsza debata organizowana przez Coptech Hub i EPS i zapraszam Państwa na kolejne spotkania w nadchodzących miesiącach. Bardzo dziękuję panelistkom i panelistom za udział i uczestniczkom i uczestnikom za udział w naszym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję.